wyżej, dalej, szerzej. Ktoś mógłby pomyśleć, że chodzi o zawody sportowe, ale wcale o takie nie chodzi. Chodzi o to, jak będzie wyglądał polski amfiteatr. Dzień dobry Państwu. Jak będzie wyglądał oczywiście podczas koncertów Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, która odbędzie się ta edycja po raz 59. W tej chwili tutaj na scenie trwają już ostatnie prace, ostatnie przygotowania, bowiem już dziś zaplanowano próbę projekcji koncertu Dziewczyna Szamana. Dlaczego wyżej? Bo scena jest podwieszona nieco wyżej. Będzie jaśniej, bo jest więcej światła niż w tamtym roku. Będzie szerzej, bo ta scena także jest szersza i będzie głębiej, w głąb publiczności, zatem o 2 metry prawie ta scena będzie dłuższa, więc widowisko zapowiada się, jak mówią technicy, niesamowicie, jeśli chodzi właśnie o taką technikę audiowizualną. Co zrobią artyści? No na nich będziemy czekać już od jutra, bowiem rozpoczynają się próby dźwiękowo-kamerowe. Jutro od 10 to już lato, czyli wakacyjne opolskie przeboje, na później pozostałe koncerty. I tak oczywiście do piątku będzie tutaj praca cały czas podczas prób wykonywana. No i mamy nadzieję, że w piątek zobaczymy bardzo ciekawy pierwszy festiwalowy koncert. Ale koncerty w amfiteatrze to jedno, natomiast Opole cały czas jest przygotowane do tego, by podczas festiwalu także wszystkich mieszkańców i naszych gości uroczyście przywitać. Będą specjalne koncerty w rynku, będą specjalne spotkania, będą imprezy na Moście Groszowym, będą także oczywiście te ceremonie coroczne, czyli wmurowanie kolejnych gwiazd polskiej piosenki przy opolskim ratuszu na opolskim rynku. Więc zapowiada nam się naprawdę bardzo ciekawy festiwalowy tydzień. No i jeszcze jedno, jak Państwo teraz widzą, pada, ale to bardzo dobrze, bo pada i niech się wypada. Jeśli chodzi o pogodę festiwalową, ona jest zapowiadana od 22, 25 do 27 stopni w piątek, sobotę i w niedzielę z lekkimi chmurkami, a później w niedzielę podobno w samym słońcu. Oby pogoda się sprawdziła, tak jak oby się sprawdzili wykonawcy, którzy będą nam towarzyszyć podczas piątkowo-sobotnio-niedzielno-poniedziałkowych koncertów. A zatem ostatnie przygotowania w amfiteatrze trwają. My będziemy cały czas relacjonować oczywiście na naszym fanpage'u to, co się dzieje tu na scenie, wokół sceny i oczywiście w naszym festiwalowym mieście.